wojna kosmiczna, ona ma miejsce i będzie się toczyć, ale ona się będzie toczyć zasadniczo z użyciem środków nieniszczących. Czyli nie będzie tej spektakularnej broni kosmicznej, spektakularnych walk kosmicznych, prawda? Ale będzie codzienne oddziaływanie na systemy satelitarne, codzienne zakłócanie, oślepianie, próby przejmowania tych satelitów. To się już toczy i będzie się toczyć coraz bardziej. Więc wojna kosmiczna, owszem, ale nie taka spektakularna z użyciem środków niszczących systemy satelitarne. Tak bym przewidywał, aczkolwiek, jeszcze raz, mówimy o tej racjonalności, w każdej chwili może się pojawić wyścig broni kosmicznej wynikający z nieracjonalnych działań dysydentów. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. W roku 2019 NATO podjęło decyzję o traktowaniu przestrzeni kosmicznej jako kolejnego, osobnego obszaru działań operacyjnych. W praktyce oznacza to, że kosmos został uznany przez Sojusz za piątą obok lądowej, morskiej, powietrznej i cyberprzestrzeni, za piątą domenę, gdzie można prowadzić operacje militarne. Wydarzenie to ma charakter symboliczny, bo w zasadzie potwierdza to, że XXI wiek to jest epoka nowego wyścigu kosmicznego. Tutaj w przeciwieństwie do pierwszej zimnej wojny, bo tak można chyba powiedzieć już, tą epokę, dynamikę tej epoce nadaje rywalizacja chińsko-amerykańska. Tutaj dodatkowo mamy podmioty niepaństwowe, no i na olbrzymią skalę rywalizację w sektorze zaawansowanych technologii. No i to wszystko prowadzi nas do pytania o znaczenie przestrzeni kosmicznej we współczesnej wojnie. I na to pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć razem z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan profesor Marek Czajkowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zainteresowania pana profesora koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych, a spod pióra pana profesora w roku 2020 wyszła między innymi oczywiście praca pod tytułem Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA. Panie profesorze, witam serdecznie na kanale i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Witam Państwa, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony, z przyjemnością z Państwem porozmawiam. Panie profesorze, szanowni Państwo, tak jak Paweł wspomniał na wstępie, ludzkość, państwa funkcjonują w wielu domenach. Naturalną dla nas zawsze była ta domena lądowa, ale w miarę rozwoju struktur społecznych, struktur państwowych, systemu międzynarodowego, zaczęliśmy nie tyle nawet wykorzystywać kolejne przestrzenie, co te przestrzenie zaczęły też w jakimś sensie warunkować naszą politykę, nasze zachowania i naszą strategię. No i chciałbym pana profesora poprosić na wstępie o jakby takie szersze spojrzenie i próbę wyjaśnienia, jakie jest dzisiaj znaczenie przestrzeni kosmicznej szerzej w stosunkach międzynarodowych, ale też w takim bardziej geopolitycznym spojrzeniu na politykę wybranych państw. Rozumiem. To oczywiście bardzo jest kwestia rozległa, natomiast tak najbardziej jakby abowo zaczynając, trzeba powiedzieć tak, że przestrzeń kosmiczna to jest jeszcze jeden rodzaj, jeszcze jeden obszar, jeszcze jeden rodzaj przestrzeni o specyficznych cechach, który człowiek wykorzystuje po to, żeby realizować różne swoje cele na Ziemi. To jest bardzo ważna sprawa, że czasami się tak mentalnie odrywamy od myśląc o kosmosie, odrywamy się od Ziemi, od rzeczywistości tutejszej, ale tego nie można zrobić, dlatego że człowiek funkcjonuje w swoim habitacie na Ziemi i to się nie zmieniło i jakiś czas nie zmieni, dopóki nie zasiedlimy Marsa, Księżyca czy innych planet. Mieszkamy na Ziemi i nawet jeśli mamy krótkie wycieczki, realizujemy krótkie wycieczki w kosmos w przestrzeń powietrzną czy w przestwór morski, to dalej jesteśmy związani swoim życiem i wszystkimi swoimi interesami z Ziemią, z tym habitatem lądowym. I cokolwiek robimy w przestrzeni kosmicznej, robimy to nie w oderwaniu od rzeczywistości lądowej. My żyjemy na Ziemi i chcemy albo wiedzieć coś o świecie i po to wysyłamy próbniki kosmiczne, albo chcemy sobie pomóc w różnych sprawach. To jest dalszy rozwój
tego, co zaczęło się w momencie, kiedy człowiek wziął do ręki pierwszy kamień i użył go do zrobienia czegoś bardziej skutecznie niż przy pomocy pięści albo pazurów swoich własnych, prawda? To jest, wie pan, wbrew pozorom, wie panowie, to się niewiele różni, taka kosmiczny, wielki, wspaniały obiekt supertechnologiczny od tego pierwszego kamienia czy pierwszego tamtama, który przesyłał informację na większą odległość niż głos ludzki, prawda? To jest po prostu pewne wzmocnienie możliwości człowieka w różnych dziedzinach, czy to związanych z obserwacją Ziemi, środowiska kosmicznego, czy to związane z przekazywaniem informacji, czy jeszcze innego rodzaju wsparcie działań człowieka w tej przestrzeni, w której normalnie żyje. Do tego się to wszystko w najbardziej ogólnych kategoriach sprowadza. A jakie są już systemy satelitarne konkretne, co konkretnie robią, to jest mniej więcej znana sprawa. Trzy zasadnicze elementy, prawda? Mamy obserwacje, czyli Ziemi, ale nie tylko Ziemi, ale obserwacje, które służą do dostarczania informacji różnego typu w różnych celach. Mamy łączność, czyli przekazywanie informacji różnego typu w różnych celach i mamy usługi czy systemy pozycjonujące, które pozwalają, które takie specyficzne systemy przekazujące specyficzne informacje, służące szczególnie do określenia pozycji odbiornika w przestrzeni powietrznej, czy też na ziemi, na wodzie, czy gdziekolwiek indziej, w każdym razie dalej na ziemi i w przestrzeni związanej z ziemią. Tak najkrócej mówiąc oczywiście, bo to jeszcze moglibyśmy się rozwodzić ze 3 godziny nad szczegółami. A gdyby pan profesor zechciał jakby też, gdybyśmy chcieli odejść właśnie do tego związku przede wszystkim myślenia, że przestrzeń kosmiczna jest zawsze związana z aktywnością nas, ludzi na Ziemi, to patrząc jak wygląda dzisiaj kształt systemu międzynarodowego, jak pan profesor by scharakteryzował właśnie wpływ tego, w jaki sposób dzisiaj myślimy o przestrzeni kosmicznej, wykorzystujemy ją, do tego, jak wygląda właśnie kształt systemu międzynarodowego? Ja nie myślę, żeby tutaj wykorzystanie przestrzeni kosmicznej w jakiś sposób radykalny zmieniało cokolwiek. Przynajmniej ostatnio. W takim sensie, wie pan, jak pan to rozumie, jak myślę, że pan to rozumie, czyli globalnie, systemowo, tak. Planetarnie niejako. Nie za bardzo tutaj widać. Oczywiście tu się są zmiany, postępują ciągle w zakresie wpływu zastosowań w dziedzinie bezpieczeństwa na dynamikę procesów w dziedzinie bezpieczeństwa, czy też kwestie ekonomiczne związane z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej wpływają na ewolucję zjawisk gospodarczych i tak dalej, prawda? Tutaj pewna rewolucja nastąpiła na samym początku, kiedy człowiek zaczął w ogóle wykorzystywać pewne cechy przestrzeni kosmicznej, czyli to, że można znaleźć się wysoko ponad Ziemią i na trwale umieścić tam obiekt, który będzie właśnie tym narzędziem człowieka, i pojawiły się możliwości wobec tego wykorzystywania czy realizowania wielu zadań czy działań przez człowieka w sposób znacznie bardziej skuteczny niż wcześniej, prawda, niż przed tym, ale od tego czasu, odkąd pojawiła się ta możliwość, zmieniają się tylko pewne formy. To się oczywiście upowszechnia i tego jest coraz więcej, tych zastosowań. One są coraz istotniejsze, ale nie ma tu jakiejś rewolucji, która by zachodziła z dnia na dzień, czy jakiejś gwałtownej zmiany obecnie. Mówimy oczywiście o tym New Space, czy tam New Space Economy, czy Space Age to Zero, tego typu są pojęcia, że dziś to wykorzystanie przestrzeni kosmicznej ma nieco inne charakterystyczne cechy niż na przykład 20 lat temu. No ale to są pewne zmiany jakościowe oczywiście do pewnego stopnia, ale to nie są jakieś zmiany rewolucji, to nie do porównania jest ta rewolucja rewolucja, powiedzmy w cudzysłowie, miniaturyzacyjna czy dotycząca kosztów wynoszenia na orbitę, to jest nie do porównania do samego faktu, że coś się na tej orbicie znalazło lat temu już, ile, 50 czy 60, prawda? Więc tutaj, tak jak pan mówi, te zmiany następują raczej na zasadzie takiej pełzającej. Na przykład rok po roku zwiększa się
rozmiar czy objętość gospodarki kosmicznej. Jeszcze niedawno było to 350 miliardów dolarów, teraz w 2020 roku jest to już 450 miliardów dolarów i ona zaczyna mieć coraz większe, jako pewien sektor, zaczyna mieć coraz większe znaczenie globalne, no ale to jest pewna no, jakby zmiana ewolucyjna w ramach istniejącego systemu. A czy uważa pan profesor, bo z taką opinią można się gdzieś w tej debacie około astropolityki, może tak można powiedzieć, takie tezy się pojawiają. O, zapytam pana o tym też, co pan o tej kategorii myśli, bo po reakcji, bo to bardzo ciekawe, to dodam jako małe pytanie do tego, które, głównego, które chcę teraz zadać. Ale czy uważa pan, że postęp w dziedzinie eksploracji kosmosu może zaburzyć równowagę, która jest obecnie w ogóle zaburzona, globalną systemu międzynarodowego? Czy wielkie mocarstwa mogą widzieć w eksploracji kosmosu, w rozwoju technologii kosmicznych te narzędzia, które dadzą im przewagę no, na Ziemi, tak jak pan na początku zauważył, bo to jest główny punkt odniesienia dla całej rywalizacji mocarstw? Rozumiem. Pan co, to tak, te rzeczy, o których pan mówi, to tak się wiążą z tym, co ja mam na myśli, jak myślę o astropolityce, prawda, o tym pojęciu. Pan, tak, my, biorąc to literalnie, to astropolityka to polityka gwiezdna, prawda? Znaczy my prowadzimy politykę gwiezdną, nawet w ramach układu planetarnego mamy tylko jedną planetę, już nie mówiąc o innych gwiazdach, prawda? Więc to tutaj takie na wyrost wielkie pojęcie, bo przecież ja wracam do tego, o czym mówiłem na początku, to wszystko jest dla Ziemi. To wszystko jest dla naszej działalności na Ziemi. To nie jest jakaś odrębna forma działalności w sensie takim funkcjonowania ludzkości. Ona nie funkcjonuje osobno w kosmosie i osobno na Ziemi. Kosmos to jest jakby taka wypustka, w której ludzie robią coś po to, żeby na Ziemi było im fajniej na przykład, albo żeby lepiej realizowali swoje zadania, działania czy strategie. I tutaj to też się jakby do tego... Ta sama odpowiedź jest na to drugie pytanie. Nie ma takiej w tej chwili na widoku niejako możliwej sytuacji w ramach tego, co wiemy i w ramach tak zwanej dającej się przewidzieć przyszłości, żeby nagle ktoś uzyskał jakąś drastyczną przewagę, żeby nagle coś się zmieniło, żeby nagle kosmos stał się dla jednej strony czymś zupełnie przeważającym, albo czy stał się narzędziem do osiągnięcia jakiejś ogromnej przewagi. To musiały się pojawić jakieś technologie, które są zupełnie nowe. Taki rodzaj przeskoku, jak przeskok od nie ma satelitów, są satelity, prawda? To jest przeskok i tu nastąpiła fundamentalna zmiana, o której można by długo mówić, na czym, jak chyba charakter tej zmiany ludzkość przed, czy system międzynarodowy o To nas interesuje sprzed początków ery kosmicznej, a system międzynarodowy ery kosmicznej. To są dwie rzeczy, które są jakościowo, czyli inaczej, daje się zauważyć pewne jakościowe różnice. Natomiast teraz, żeby pojawiły się znowu jakieś takie fundamentalne różnice, to trzeba by, aby ziścił się jakiś właśnie taki przeskok, nagły przeskok jakościowy. Zmiana taka fundamentalna, ale takiej zmiany nie można przewidywać. Jakbyśmy, to jest kwestia podstawowa z punktu widzenia naukowego, jakbyśmy mogli przewidywać zmiany jakościowe, to znaczy, że już byśmy wiedzieli, że się coś zmieni, prawda? Zmiany jakościowe mają to do siebie, że się ich nie przewiduje. Ewentualnie można gdzieś tam, powiedzmy, Stanisław Lem mógł sobie mówić w latach 60. o czymś, co my dzisiaj znamy pod postacią internetu, prawda? Ale to była w jakiejś mierze przypadkowa prognoza, która się przypadkowo niejako ziściła, gdyż mogła się nie ziścić, a nie było to przewidywanie na podstawie jakichś konkretnych danych czy konkretnych empirycznych danych, które nasz filozof wielki miał do dyspozycji. I teraz też nie mamy takich danych do dyspozycji. Przecież nawet jeżeli wyobraźmy sobie, że takie no, bardzo futurystyczne zastosowania jak górnictwo kosmiczne się ziszczą w takim dającym się przewidzieć czasie. No to co się zmieni w jakimś globalnym charakterze? No jakaś firma będzie więcej zarabiać, będą wiele firm będzie więcej zarabiać, jakieś państwo będzie miało trochę więcej pieniędzy z podatku, rozwiną się pewne technologie, pojawi się pewna nowa forma działalności przemysłowej, no ale czy to da komuś jakieś decydujące narzędzia, da komuś jakąś przewagę nad czymś, no to trudno sobie takie skrajne rzeczy wyobrazić. Tutaj ja wiem, że
Jest bardzo wiele oczekiwań w tej chwili co do tego, że działalność w przestrzeni kosmicznej jakoś fundamentalnie zmieni ludzkość. To owszem, ale to tak w okolicach XXIII wieku, jak nastanie czas Federacji, prawda, i Star Treka, to wtedy będzie naprawdę inaczej. Ja to zresztą bardzo chciałbym wtedy móc popatrzeć na to wszystko i zobaczyć, na ile ten Star Trek z XXIV wieku będzie odpowiadał rzeczywiście temu, co się w XXIV wieku będzie działo z ludzkością. Niestety nie będzie mi to dane, ale to takie perspektywy jakieś można sobie oczywiście wielokrotnie powtarzać i można rozważać to bardzo długo, tylko to jest... No, no też fajne, ale futurologia, futurystyka, science fiction w gruncie rzeczy. A panie profesorze, gdybyśmy mieli się pokusić o wskazanie tych państw, które no, w największym stopniu rozwinęły swoje programy kosmiczne, zarówno w tej sferze takiej badawczej, eksperymentalnej, ale także te państwa i może też podmioty niepaństwowe, które no, w największym stopniu zaczęły komercjalizować dostęp do przestrzeni kosmicznej, wykorzystanie technologii kosmicznej, to kogo moglibyśmy na takiej liście umieścić? I od razu pozwolę sobie też na pytanie dodatkowe. Pana zdaniem, patrząc jakby na to, jak w tej chwili wygląda aktywność międzynarodowa określonych państw i podmiotów, które państwa lub podmioty aspirują do tego, żeby na tej liście się znaleźć? Rozumiem. To jest pytanie rzeka, bo kiedy jeszcze lat temu, powiedzmy 20 czy 30, mieliśmy tych podmiotów działających w przestrzeni kosmicznej niewiele i były to w dużej mierze państwa, które organizowały działalność kosmiczną w swoich interesach i w jakiejś mierze, przepraszam, zawiadywały wysiłkiem, który był podejmowany przez podmioty z danego kraju. Tak dzisiaj, według takiego raportu Space Foundation, który bardzo niedawno czytałem, więc pamiętam pewne drobiazgi, z roku 2000, dane za rok 2020, mamy podmioty z 90 państw działające w przestrzeni kosmicznej, czy działające w ramach gospodarki kosmicznej, czy to realizujące usługi satelitarne, czy realizujące jakieś działania produkcyjne związane z satelitami, czy coś takiego. 90 państw, no to jest prawie połowa, tak na sztuki licząc, a jeżeli by dodać, że to są wszystkie główne, najważniejsze państwa, no to jest w sumie niewielka część ludzkości nie zajmuje się, prawda, nie ma nic do czynienia z działalnością kosmiczną. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest taka, że według tychże samych danych, tych, które już zacytowałem, 450 miliardów prawie dolarów gospodarki kosmicznej, z czego tylko 90 przypada na rządy. Czyli rządy, czyli wydatki na obronę narodową, wydatki na programy załogowe, wydatki na badania takie czysto podstawowe, czy ewentualnie inne programy państwowe. Tylko 90 miliardów, to jest mniej niż 1/4 gospodarki kosmicznej należy teraz do państwa. Cała reszta jest stricte komercyjna. Oczywiście państwo tak samo może przyjść do Starlinka, do Elona Muska, prawda, i kupić u niego terminal i wysłać go na Ukrainę, tak jak to się między innymi robi, ale jest to, przychodzi jako kolejny klient, prawda, do tego przedsiębiorstwa. Tak przy okazji tam pierwszy start Falcona Heavy tutaj możemy zaobserwować. Specjalnie wybrałem taką ilustrację, która pokazuje to, co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli komercjalizację przestrzeni kosmicznej polegającą na tym, że wszystkie kluczowe technologie w sposób niezależny od państwa posiadają i realizują podmioty prywatne. Tylko oczywiście tutaj takie zastrzeżenie, to trzeba sobie to tak dobrze pokazać, jaki jest obecny kształt komercjalizacji, no bo zawsze były przedsiębiorstwa prywatne, uczestniczyły w działalności kosmicznej, prawda? Lądowniki księżycowe budował Grumman, rakiety nośne budował Boeing, czy Lockheed, czy wcześniej Convair. To wszystko były przedsiębiorstwa prywatne w Stanach Zjednoczonych, w Związku Radzieckim to inaczej wyglądało, ale w Stanach Zjednoczonych. Były to przedsiębiorstwa prywatne, komercyjne, robili to za pieniądze, prawda? Ale przepraszam bardzo, tak a propos. W telefonie też mam Star Trek. Okej, okay. Więc wracając do tego, co mówię, te przedsiębiorstwa, one pracowały dla rządu,
Gdyby nie rząd, one by nie robiły tego, co robiły. Nie miałyby pieniędzy, nie miałyby technologii. To państwo pompowało miliardy dolarów w agencję kosmiczną cywilną oraz w programy wojskowe. I dzięki temu transferowi pieniędzy oraz transferowi technologii i wiedzy z państwowych ośrodków badawczych, dzięki temu te przedsiębiorstwa uzyskały krytyczne technologie i one dzięki temu wszystkiemu jakby uzależnione od państwa, w symbiozie z państwem funkcjonowały, rozwijały się. Dzisiejszy wzorzec działalności kosmicznej jest inny. Firmy prywatne różnego rodzaju, różnej wielkości, poczynając od małych firm, które się zajmują jakąś niszową usługą, kończąc na takim wielkim, wielkim przedsięwzięciu jak SpaceX, prawda? Te przedsiębiorstwa działają niezależnie od rządu, mają własne zdolności technologiczne. To przedsiębiorstwo małe, o którym mówię, przykładowy startup, po prostu rozwija pewną technologię w oparciu o komercyjne komercyjnie dostępne materiały, do komercyjnie dostępne na przykład CubeSaty czy inne technologie, w oparciu o pieniądze, które pozyskuje z rynku finansowego i nie liczy na to, oczywiście gdzieś tam liczy na to, że państwo będzie jego konsumentem, klientem, ale nie jest związane i uzależnione od państwa. I to jest współczesna gospodarka kosmiczna. To trzeba pamiętać, że ona tak wygląda. Te ponad 3/4 gospodarki kosmiczne to są właśnie ci, którzy funkcjonują niezależnie od państwa i mają wszystkie krytyczne technologie. Proszę patrzeć, ten SpaceX, który tutaj, ten Falcon Heavy, który tak pięknie startuje, to jest w tej chwili najpotężniejsza pracująca rakieta nośna. Nie amerykańska wojskowa, nie amerykańska z NASA, nie amerykańska z tradycyjnego jakiegoś tam przedsiębiorstwa kosmicznego, tylko właśnie to, ten stricte komercyjny, czysto komercyjny SpaceX. Ja wiem oczywiście, że SLS ma ten wielka rakieta nośna NASA ma większą nośność, tylko że to na razie jest jeden start i to nie jest i nigdy nie będzie komercyjne przedsięwzięcie, bo to wszystko będzie za drogie. Natomiast SpaceX działa stricte komercyjnie. Oczywiście najlepszym klientem jest państwo, bo to jest dobry instytucjonalny klient, jasne, ale jest taki sam klient jak w gruncie rzeczy jak każdy inny. Więc tutaj wracając do tego, bliżej tego pytania pana, mamy SpaceXa, mamy jeszcze szereg innych przedsiębiorstw, które rozwijają też na takiej samej zasadzie, niezależnie od państwa, rozwijają krytyczne technologie w zakresie wynoszenia na orbitę. Tutaj mamy na przykład Blue Origin Jeffa Bezosa. Mamy szereg innych mniejszych lub większych startupów, które się pojawiają, bankrutują albo nie bankrutują i działają dalej. I ten segment szczególnie takich niewielkich ładunków się będzie rozwijał szczególnie szybko, prawda? Bo rakieta nośna, która może wysłać na orbitę powiedzmy 150 czy 300 kg ładunku na niską orbitę, to jest stosunkowo inna technologicznie sprawa niż ten Falcon Heavy, który wynosi na orbitę 64 tony maksymalnie na niską orbitę. Więc tutaj ale jednocześnie jest ogromny rynek na SmallSaty, na CubeSaty, na różne niewielkie urządzenia, które za kilkadziesiąt tysięcy dolarów można wysłać w kosmos, zbudować, wysłać w kosmos, nawet na zasadzie prywatnej działalności, bo w gruncie rzeczy każdy może pójść do sklepu i kupić sobie CubeSata za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, zapłacić powiedzmy kolejne kilkanaście czy może więcej na to, żeby go podłączyć jako jeden z ładunków do Falcona czy do indyjskiego PSLV czy do chińskiej rakiety nośnej i wysłać go sobie na orbitę i odbierać w domu przez internet jakiś pik-pik albo obraz z kamery, prawda? To trudności nie ma, jest kwestia rejestracji, oczywiście są tu pewne kwestie organizacyjne, niemniej jednak nie trzeba być państwem bardzo bogatym, żeby móc prowadzić działalność kosmiczną. I do tego ja cały czas zmierzam, że my tak jakby instynktownie szukamy potęg. Mamy Stany Zjednoczone i potężnie rozwinięty kraj, który ma jest najbardziej rozwinięty technologicznie i tak dalej. Mamy tych Chińczyków, którzy gonią tą Amerykę i koniecznie chcą mieć to samo, co ma Ameryka, ponieważ jak panowie wiecie, w 2049 roku Chiny mają być
pierwszym mocarstwem światowym, przynajmniej tak zadekretowano. Mamy tą Rosję, znowu mocarstwo, które jest w stanie upadku, a sektor kosmiczny jest poddany no, wręcz degradacji od 2014-2015 roku. I to, co tam się dzieje w tym sektorze kosmicznym, naprawdę jest pewna mizeria. Mamy kolejne kraje, które mają swoje agencje kosmiczne i każdy kraj chce mieć jakąś swoją agencję kosmiczną, nawet Polska, ale także i jeszcze dużo mniejsze kraje mają swoją agencję kosmiczną. Jeśli dobrze pamiętam, to Czechy podpisały parę dni temu Artemis Accords, czyli to umowę o współpracy w badaniach kosmicznych związanych z programem Artemis amerykańskim, prawda? Ale to są państwa. Natomiast oprócz tego są dziesiątki i setki przedsiębiorstw, od gigantycznych, takich jak SpaceX, który posiada konstelację Starlink, która w tej chwili ma ponad 3600 orbiterów i to jest ponad połowa wszystkich aktywnych satelitów. Są jeszcze inne wielkie, bo na przykład OneWeb to już jest prawie 1000 satelitów. Chińczycy będą teraz pewnie też produkować szybciutko, bo jak Amerykanie budują mega konstelacje, to Chińczycy też to muszą zrobić. W związku z czym będą też szybciutko tak z taśmy chińskie satelity setkami będą prawdopodobnie wysyłać w najbliższych czasach. Ale i znowu tam quasi prywatne przedsiębiorstwa będą to robić. Mamy takie wielkie twory, ale mamy też mniejsze przedsiębiorstwa, a nawet całkiem nieduże, które gdzieś tam z tej przestrzeni kosmicznej, z działalności w kosmosie żyją. I to jest warte podkreślenia. I to się nazywa czasami, się używa takiego pojęcia demokratyzacja kosmosu, czy demokratyzacja przestrzeni kosmicznej, że ona nie jest już domeną państw, które tam sobie zarządzają i realizują tylko swoje państwowe interesy, ale jest po prostu powszechnie, praktycznie powszechnie dostępna do różnego rodzaju działalności. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na to, co pan powiedział, bo oczywiście można tutaj wymieniać poszczególne państwa i ich konkretne osiągnięcia, to oczywiście można zrobić, ale nie to mi się wydaje takie najbardziej charakterystyczne dla czasów dzisiejszych, dla dzisiejszego sposobu wykorzystania przestrzeni kosmicznej. No właśnie, panie profesorze, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział o tym cywilnym wymiarze gospodarki kosmicznej i o tym, że mogą w niej uczestniczyć różne podmioty. Tu oczywiście można by się zastanawiać, na ile do SpaceX mogą przyjść na przykład Rosjanie i kupić ich usługi, albo Chińczycy, no ale na to się nakładają pewne globalne konfrontacje wielkich systemów, o których może tutaj teraz pewnie nie mamy czasu mówić, ale ja bym chciał zapytać pana o wymiar militarny, no bo trwa ponad rok wojna na Ukrainie i to jest taki, ten konflikt chyba bardzo mocno uświadomił, jak olbrzymie jest znaczenie kosmosu. No nie jest tajemnicą i to pewnie dopiero po wojnie będą duże opracowania na ten temat, ale już eksperci wskazują, jaka rola jest Starlinków, o których pan powiedział, tak, które umożliwiają w zasadzie ukraińskiemu wojsku łączność bezpieczną i przewagę w ten sposób nad Rosjanami. Przynajmniej takie opinie są w sferze informacyjnej dość powszechne. Amerykanie przyznali, że przekazują Ukrainie dane wywiadowcze, w tym dane satelitarne z małym opóźnieniem po weryfikacji, ale dzięki temu Ukraina może i prognozować działania obronne i ofensywne. I to jest jakby, to są takie namacalne przykłady, ale z drugiej strony mamy za 60. Traktat o przestrzeni kosmicznej, który zabrania wynosić broń jądrową, broń masowego rażenia do przestrzeni kosmicznej i umieszczać jej na stacjach kosmicznych, czy nawet na Księżycu, czy na innych planetach. Ale mówi się o militaryzacji kosmosu, tak? Mówi się o broni antysatelitarnej. Zresztą oczywiście rosyjską propagandę trzeba bardzo ostrożnie analizować, ale tam pojawiały się takie nawoływania takich średniego szczebla gdzieś tam, czy propagandystów, czy polityków, żeby wykorzystać broń antysatelitarną przeciwko właśnie tym Starlinkom, które Amerykanie udostępniają, bo tak Rosjanie to czytają, według tamtej racjonalności, to nie jest prywatna firma, tylko to jest część amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. I do czego zmierzam? Jak pan patrzy na militaryzację przestrzeni kosmicznej? Czy w pana ocenie ona będzie postępowała? W jakim kierunku? No, czy czeka nas wojna w kosmosie, oczywiście w cudzysłowie, nie wojna na wzór Gwiezdnych Wojen, tylko pewnie taka no, mniej efektowna, ale na miarę, ale równie straszna, równie przerażająca i wpływająca na porządek tutaj oczywiście na Ziemi.
Otworzył tu Pan nową zupełnie tematykę, bardzo rozległą. I tutaj trzeba wobec tego zacząć od pewnych definicji. Co to jest ta militaryzacja przestrzeni kosmicznej? Bo tutaj jest to takie pojęcie, które się bardzo często używa, ale używa się w bardzo wielu kontekstach. I sama militaryzacja, takie po prostu militaryzacja, o tak, to jest wszelkie wojskowe użycie, wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, systemów satelitarnych czy też przestrzeni kosmicznej. To jest worek bez dna, tutaj jest wszystko, mnóstwo różnych rzeczy, a zarówno aktualnie funkcjonujących, jak też i ewentualnie z przyszłości jakichś, prawda? Tego jest naprawdę dużo i to trzeba sobie teraz uszeregować, jakie to mogą być te rodzaje wojskowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Tradycyjnie od samego początku mamy do czynienia z wykorzystaniem systemów satelitarnych do, jak to się używa, czy też do wsparcia, tak jest to najczęściej używane, do wsparcia działalności czy to sił zbrojnych, czy to instytucji wywiadowczych, prawda? Czyli jest to takie zwiększenie możliwości tych instytucji, ale tylko na zasadzie wsparcia. To nie prowadzi się działań bojowych w kosmosie ani z kosmosu na Ziemię, tylko wspiera się prowadzone na Ziemi czy na morzu, w powietrzu działania. To mamy łączność, obserwacje, pozycjonowanie, te wszystkie rzeczy, o których była mowa. Oczywiście tutaj zawsze są kontrowersje różnego rodzaju. Często niektórzy mówią, że to w ogóle to wsparcie to tak naprawdę jest realizowanie zadań bojowych, tylko że jakaś część tego realizowania działań bojowych, no bo ostatecznie jeżeli naprowadzamy pocisk przy pomocy GPS-a, no to czy ten system satelitarny nie jest przypadkiem częścią systemu bojowego? To jest kwestia definiowania tego oczywiście. Natomiast zasadniczo co do zasady, powiedzmy, no tak, powtarzam się, uważa się, czy mówi się o tym, że tradycyjny wymiar militaryzacji to jest ta militaryzacja bierna, wsparcie, zabezpieczenie działań zbrojnych. I to nie, i tu oczywiście na Ukrainie mamy z tym do czynienia, ale to nie jest nic nowego, bo tak jest od dawna, od lat 60. Nie było to może tak spektakularne do 90-91 roku, do pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, kiedy nagle zobaczyliśmy te wszystkie pociski manewrujące, które z niesłychaną precyzją dzięki GPS-owi uderzają w cel. Zobaczyliśmy te wszystkie zdjęcia satelitarne, które służyły prowadzeniu precyzyjnych działań. No, ale to też jeszcze już nie była taka straszna nowość, bo już wcześniej używano na poziomie strategicznym przede wszystkim różnego rodzaju systemów do wsparcia i zabezpieczenia działań o charakterze strategicznym, czyli na przykład ostrzeganie przed atakiem nuklearnym, obserwacje obiektów strategicznych. To było właściwie od samego początku. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwsza misja taka w pełni zakończona sukcesem obserwacyjna amerykańskiego satelity, który po prostu wykonał całą pracę od startu do zrzucenia kapsuły z naświetlonym filmem na Ziemię, która została przechwycona i otwarta, i film był nieuszkodzony i pozyskano zdjęcia, to był bodajże sierpień 1960 roku, Discover F-14. I od tego czasu mamy to strategiczne wsparcie działań sił zbrojnych. Zobaczyliśmy w Zatoce Perskiej wsparcie na poziom taktyczny schodzące, prawda? Ten GPS w kieszeni każdego żołnierza chociażby, czy każdy pojazd, każdy samolot, każdy pocisk był wyposażony w GPS. Przecież oni by się na tej pustyni pogubili bez GPS-a. To przecież żadnej możliwości, znaczy żadne, no nie, były znacznie utrudnione działania na pustyni, na wielkich obszarach pustynnych, tak skoordynowane i precyzyjne, bez łączności satelitarnej i bez pozycjonowania satelitarnego. I tutaj też to się nie zmienia, no bo mamy do tych samych rzeczy, stosujemy właściwie to uzbrojenie, prawda? Przepraszam, systemy kosmiczne. Tyle tylko, że zmiana tutaj, jeśli chodzi o Ukrainę, jest tak zasadnicza, jest ta zasadnicza, że Ukraina wykorzystuje systemy komercyjne, to znaczy została dopuszczona, uprawniona do tego, żeby nabywać dane, które, tak jak Pan wspomniał, nie każdy może kupić. Nie każdy może pójść do Planet Labs albo do Maxara i poprosić o zdjęcia satelitarne Kijowa dzisiaj, prawda? Albo sprzed godziny, żeby zobaczyć, gdzie stoi samochód Załęskiego. To nie jest możliwe. Państwa, na których terytoriach działają te firmy, do pewnego stopnia regulują
ich funkcjonowanie. Nie każdemu można na przykład sprzedać odbiornik GPS o określonych parametrach. Odbiorniki GPS, które są na rynku, wyłączają się przy pewnym zakresie prędkości i wysokości, na których się znajdą, prawda? Żeby nie mogły zostać wykorzystywane do rakiet. Tutaj mamy tą kontrolę pewną i to jest tak, że Ukraina ma te wszystkie systemy, ma do dyspozycji te systemy cywilne, komercyjne, a Rosjanie nie, ponieważ to rząd amerykański tym w dużej mierze dysponuje, prawda? Ale oczywiście one są pozyskiwane na zasadzie komercyjnej i z tego, co czasami możemy usłyszeć, bo to tu nie ma szczegółowych informacji, niewiele jest szczegółowych informacji, jak jest dokładnie charakter tego wykorzystania systemów cywilnych. Natomiast pojawiają się takie informacje, na przykład, że 50% danych wywiadowczych pozyskiwanych jest z systemów cywilnych, które mają tak dużą częstotliwość odwiedzania tego samego miejsca, że praktycznie działają, no może nie tak jak najbardziej zaawansowany amerykański system cywilny, wojskowy, ale jednak działają tak szybko, tak sprawnie, że mogą realizować zadania, czy wspierać realizowanie zadań taktycznych. Tu mamy z tych 150 satelitów Planet Laba, mamy 21 satelitów, które mają rozdzielczość półmetrową. No to pół metra rozdzielczości optycznej to jest no, to można zobaczyć wszystko, prawda? I to już jest naprawdę coś, co dla sił zbrojnych jest bez mała wystarczające. Mamy ICEYE, fińską firmę, która ma 21, znowu taka sama liczba aktualnie, satelitów rozpoznania radarowego, satelitów z syntetyczną aperturą, które mają do 25 centymetrów rozdzielczości. I nawet jeden z tych satelitów, jego całość, jego czasu została wykupiona przez ukraiński fundusz wspierania wysiłku wojennego. Więc tutaj to jest ogromna ilość danych i ogromna dostępność tych danych. Być może tych danych jest nawet więcej, niż oni są w stanie przyrobić, bo to jest kwestia zanalizowania, wykorzystywania, zrealizowania potem jakichś zadań wynikających z tej obserwacji. W każdym razie to jest signum tego konfliktu, że mamy do czynienia z komercyjnymi systemami, które są tak skuteczne i mają takie właściwości, że dają to, co ja lubię takie angielskie określenie military grade. Mamy tutaj tą sytuację, no jeszcze raz to podkreślam, bardzo ważną zmianę, że polegającą na tym, że te kluczowe zdolności pochodzą od dostawców komercyjnych, którzy to robią normalnie za pieniądze, nieważne już kto za to konkretnie płaci, to dostawców komercyjnych, którzy dostarczają informacje i dostarczają usługi, która jest wystarczająca, żeby wykorzystać ją do prowadzenia działań zbrojnych, do planowania i realizowania działań zbrojnych. Tutaj mówiliśmy o tym Starlinku, który okazuje się, że jest, mimo prób, nie udało się go ani zakłócić, ani zhakować, prawda? Czyli okazuje się być czymś, co jest odporne nawet na wojskowe systemy, te, które ma wojsko rosyjskie do dyspozycji, które mogłyby próbować zagłuszyć czy też ograniczyć tę usługę. Okazuje się, że największym ograniczającym tej usługi jest sam Starlink, który bodajże w marcu stwierdzili przedstawiciele Starlinka, że nastąpiła, muszę użyć pojęcia angielskiego, bo nie ma polskiego dobrego odpowiednika, weaponization, czyli weaponizacja, czyli stało się bronią Starlink w momencie, kiedy przez ten internet oni sterują dronami bojowymi, wykonującymi zadania bojowe bezpośrednio do zabijania ludzi. I to się Starlink nagle obudził, że to jest coś nie tak z tym, prawda, że im się to nie podoba. I podobno, tego nie wiemy, co dokładnie zrobili, ale podobno uniemożliwili czy ograniczyli te zdolności. Nie Rosjanie, tylko sam Starlink, jeżeli to jest oczywiście wszystko prawda, ograniczył możliwości użycia bojowego swoich systemów. Niemniej jednak ta komercyjna strona ma ogromne znaczenie, bo wiecie, tutaj można wyjść poza Ukrainę, to teraz każdy może teoretycznie, oczywiście ten, któremu się uda albo przekonać rząd amerykański, żeby się zgodził na przekazanie tych usług, albo ktoś to ukradnie te usługi, albo pozyska jakimiś metodami przez osoby trzecie, czy jakoś okrężnymi drogami, ale możliwości
dostarczania usług na poziomie wojskowym powszechnie bez mała i globalnie, to jest rzecz naprawdę poważna i zmieniająca nieco, to nie, że fundamentalnie, ale zmienia, to fundamentalnie nie, ale w sporym zakresie może to zmieniać dynamikę lokalnych konfliktów na przykład, czy dynamikę lokalnych napięć. Bo proszę pamiętać, to, że to teraz są amerykańskie systemy, które w Stanach Zjednoczonych są rejestrowane, więc w jakiś sposób podlegają kontroli rządu amerykańskiego, ale zaraz takie będą w Chinach. Chiny będą miały też komercyjne, a u nich tam będzie się nazywało komercyjne, ale też rzeczywiście będzie zależne od rządu. I to będą komercyjne przedsiębiorstwa oferujące usługi na poziomie militarnym, tylko że przyjaciół Chin. Ale nie bezpośrednio rząd chiński. Bo popatrzcie, jaką to daje elastyczność strategiczną rządowi, prawda? Może dysponować pewnymi zdolnościami i udzielać ich swoim klientom, ale niekoniecznie musi zdradzać czy przekazywać swoje własne zdolności. To jest inny poziom zaangażowania, a innym poziomem zaangażowania jest kupienie sobie fotki gdzieś u firmy cywilnej. Patrzcie, gdyby się okazało na przykład, że to dane, no bo to jest wrażliwa kwestia, gdyby się okazało, że dane z amerykańskiego satelity zostały użyte do tego, żeby przeprowadzić atak na krążownik Moskwa, gdzie zginęło już tam ludzi, krążownik zatonął, gdyby to można było w jakiś sposób udowodnić, no to jest działanie bezpośrednio wrogie. Natomiast jeśli to do naprowadzenia, czy wstępnego naprowadzenia pocisków na cel zostały użyte zdjęcia z prywatnej firmy, które sobie rząd ukraiński po prostu kupił na rynku, poszedł do sklepu i kupił sobie te zdjęcia i je potem wykorzystał, no to już nie jest wina rządu amerykańskiego, prawda? To po prostu polityczna waga tej współpracy i udzielania pewnych zdolności jest inna, jeśli to robi rząd bezpośrednio, a inna, jeśli to robią przedsiębiorstwa komercyjne. I to będą chcieli prawdopodobnie szybciutko zdyskontować tą możliwość także Chińczycy. Rosjanie nie, bo oni tak są zapóźnieni głęboko, że mogą mieć z tym problem, ale i inne państwa, może Europa także, państwa europejskie, może ESA też w jakiejś mierze może próbować, czy tworzyć jakieś systemy, które będą niby cywilne, ale jednak będą miały zdolności wojskowe i w razie potrzeby będą mogły być wykorzystane na przykład przez państwa członkowskie. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że na przestrzeni powiedzmy 5 czy 10 lat pojawi się zaawansowany europejski system obserwacyjny, który będzie owszem do wszystkich cywilnych zadań, do tak jak mamy tutaj te systemy no, Kopernikusa na przykład, czy Sentinel, czy inne, które służą do tego, żeby realizować różne zadania cywilne, ale jednocześnie w razie czego można je natychmiast integrować z systemami wojskowymi i natychmiast użyć ich informacji do realizacji celów wojskowych, niekoniecznie bezpośrednio angażując państwa jako decydentów, tylko mamy tu międzynarodową, wspólnotową, komercyjną działalność, którą sprzedajemy komu chcemy. Więc tutaj ja myślę, że tu jest znaczny rozwój możliwy i perspektywa tego właśnie jakby sprywatyzowania bezpieczeństwa kosmicznego. Sprywatyzowania tego bezpieczeństwa poprzez kosmos, czyli tych usług związanych z zabezpieczeniem działań wojskowych. Natomiast to, co pan powiedział o systemach antysatelitarnych, to tutaj trzeba zacząć od tego, że one się bardzo szybko rozwijają, ale nie tak, jak się na ogół o tym mówi. Bo najbardziej spektakularne to są te rakiety, które zestrzeliwują satelity, ale to najprawdopodobniej nie powstanie. Choć wiele państw ma takie zdolności, ale prawdopodobnie systemy bojowe takie w ilościach sensownych, ilościach militarnie ważnych nie zostaną rozwinięte, ponieważ to nie ma sensu dla nikogo. Nikomu to nie jest potrzebne z wielu różnych powodów, z których najważniejszy jest taki, że oddziaływanie negatywne na satelity przeciwnika można robić znacznie łagodniejszymi środkami, bez ryzyka zanieczyszczenia orbit i jakiejś eskalacji zupełnie niekontrolowanej, zarówno naturalnej, jak i politycznej. Rozwijają się systemy walki elektronicznej, rozwijają się systemy
laserowe także z czasem. Rozwija się cyberprzestępczość czy cyber próby cyfrowego oddziaływania na systemy. I to wszystko jest wygodniejsze, trudniejsze do przechwycenia, czy trudniejsze do przypisania sprawcy i jednocześnie nie powoduje tych ubocznych skutków. I w to będziemy widzieli potężne inwestycje zarówno państw mniejszych i większych, jak też i uczestników niepaństwowych. Już myślę, że już się pojawiają na rynku startupy właśnie zajmujące się przeciwdziałaniem, czyli tymi środkami przeciwdziałania systemom kosmicznym, ale także pojawiają się startupy, które mają pomysły na to, w jaki sposób bronić tych systemów kosmicznych przeciwko środkom przeciwdziałania. Więc tutaj będziemy mieli taką spiralę miecza i tarczy, ale raczej, ja takie mam przekonanie, choć oczywiście mogę się pomylić, raczej będzie to w ramach tych systemów nieniszczących. Ponieważ te systemy niszczące, spektakularne, takie, że leci rakieta, robi wielkie boom, rozsiewa tysiące kawałków, które tam gdzieś tam niszczą inne satelity i potem właściwie nie wiadomo, co z tego wyniknie i jaka eskalacja nastąpi, to tego nikt rozsądny nie będzie realizował, nikomu to nie jest potrzebne. Choć oczywiście w polityce nie ma zawsze rozsądku, więc ktoś nierozsądnie może podjąć taką decyzję o rozmieszczeniu takiej broni. Natomiast sądzę, znaczy najprawdopodobniej to jednak i nastąpi, choć państwa będą rozwijały, testowały, rozwijały, będą się chwaliły tego typu zdolnościami, no choćby po to, żeby utrzymać innych w szachu, albo też, żeby się nie dać zdystansować w jakiejś sytuacji, że nagle przeciwnik osiągnie pewne zdolności, których my nie mamy. Więc wszyscy będą tutaj gdzieś jakieś prace realizować, ale dopóki ktoś nie zrobi tego nierozsądnego, któreś państwo nie zrobi tego nierozsądnego kroku i nie zrealizuje rzeczywiście takiego no, solidnego, rozległego systemu przeciwsatelitarnego, to raczej to nie będzie miało miejsca. Zresztą tak a propos, tak na zakończenie pan mówił o tym, zakończenie tego wątku, pan mówił o tym, że Rosja miałaby strzelać do Starlinka. No ale 3600 rakiet strzelić do Starlinka, 3600 rakiet, czy Rosja ma, czy ktokolwiek ma, czy Stany Zjednoczone jest stać na to, żeby mieć 3600 rakiet do zestrzelania Starlinka. Już nie mówiąc o tym, co by się stało, gdyby kawałki tych 3600 Starlinków rozsypały się po kosmosie, prawda? Więc tutaj ta skala problemu, skala megakonstelacji to jest jedna rzecz, która przeciwdziała ewentualnemu próbom zniszczenia jej, a druga no to są te kwestie kosztów i kwestie polityczne i związane z trudną do przewidzenia eskalacją. Ja tak czasami mówię, że taka niszcząca broń kosmiczna to jest taka broń masowego rażenia. Pierwszy efekt jest taki, jaki chcieliśmy, ale potem już wszystko jest poza kontrolą. I nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji. Panie profesorze, to można odnieść wrażenie, że cała infrastruktura, jaka w tej chwili jest w przestrzeni kosmicznej, zarówno ta bezpośrednio pod kontrolą państw, jak i ta, która, tak jak pan profesor wskazał, w coraz większym stopniu należy do podmiotów prywatnych, to stanowi swego rodzaju infrastrukturę krytyczną dla tych państw, no bo ona, tak jak pan profesor zauważył, ona wspomaga nasze działania na lądzie, no i w tym wymiarze wojskowym na przykład powoduje, że mniej liczna armia, czy też armia bardziej zaawansowana technologicznie, może równoważyć przewagę liczebną, może działać na terenie, który jakby no nie jest tak dobrze rozpoznany w inny sposób. Ale jednak cały czas mówimy o systemie, który nam zbiera informacje, dostarcza, który pomaga nam naprowadzać pewne efektory. No i powstaje w takim razie trochę pytanie o przyszłość. To znaczy, w jakim kierunku może ta umownie militaryzacja kosmosu postępować i czy zdaniem pana profesora no może dojść do czegoś, no co prawda w tej chwili mamy porozumienia międzynarodowe, które to ograniczają, ale wiemy, że prawo może oczywiście ulec zmianie lub bądź też jednostronnie zostać zakwestionowane. Czy pana zdaniem możliwe jest umieszczenie jakichś efektorów w przestrzeni kosmicznej, które mogłyby
bezpośrednio razić cele na lądzie, no albo też w bardziej odległej przyszłości, no tak jak jest to na obszarach morskich, kiedy państwo, które ma pewne zdolności, odmawia dostępu innemu państwu, tak na przykład w przestrzeni kosmicznej, że będziemy w stanie jako jedno państwo odmówić innemu państwu na przykład możliwości eksploracji przestrzeni Księżyca lub też innych obiektów. Pan mówi tutaj o broni, która byłaby umieszczona w kosmosie i służyła do walki kosmicznej, no bo to jakieś blokady. Znaczy myślę, że w pierwszej kolejności broni, która jest umieszczona w przestrzeni kosmicznej i jest przeznaczona do rażenia celów na Ziemi, a może nawet w dłuższej perspektywie do tego, żeby uniemożliwić wysyłanie innych systemów, innych statków, na przykład innym państwom, czyli być w stanie razić cele w przestrzeni kosmicznej. Albo na... Więc tak, w sensie technicznym to problemów nie ma. To jest tylko kwestia po prostu pewnych decyzji i podjęcia działań do realizacji konkretnych projektów z konkretnymi technologiami. Takie możliwości były już dawno, tylko już w latach 60. myślano o tego typu działaniach. Tylko że nikt się na to nie zdecydował z wielu różnych powodów, których tam po części już też i o nich wspomniałem. Nikt się na to nie zdecydował, dlatego żeby to było potwornie drogie, niewygodne, niepewne, eskalacyjne i właściwie nie wiadomo, co by to miało robić. Bo proszę pamiętać też o mechanice orbitalnej. Trudno jest zabronić komuś wejść na orbitę albo na przykład zabronić komuś znajdować się nad jakimś obszarem. No, statek kosmiczny leci na pewnej orbicie, leci dookoła świata, ileś tam razy odwiedza swojego życia, ileś tam często tysiące razy odwiedza w czasie swojego życia to samo miejsce na Ziemi i każde inne miejsce na Ziemi, prawda? Więc tutaj bardzo trudno jest to zrobić, to by trzeba było po prostu zamknąć komuś drogę w kosmos, zestrzeliwując każdą rakietę nośną. A? To jest trudna sprawa i to tutaj w sensie technologicznym nie ma trudności. No, broń przeciwsatelitarna, taka sensu stricto, istniała przez bodajże półtora roku pod koniec lat 60. Były na dyżurach bojowych dwa, a potem jeden pocisk na Kwadżalejnie, na atolu Kwadżalejn, które miały być jakimś tam ewentualną obroną przed tym, co przewidywano, że radzieccy mogą skonstruować ten system bombardowania z orbity szczątkowej, czyli że rakieta przeleci nie nad Beginem Południowym, choć północnym, prawda, gdzie tam się dostanie pod, gdzie będzie dostrzeżona przez system obronny, natomiast będzie nadatywała z kierunków południowych, no i jakby zaskoczy przeciwnika. I tutaj ustawiono te zmodyfikowane tory na stanowiskach bojowych, one miały głowice nuklearne, które miały ewentualnie niszczyć te rakiety balistyczne. Były inne, kolejne projekty, amerykańskie i radzieckie, tylko to wszystko utknęło w fazie czy to demonstratora technologii, czy to jakiegoś małoskalowej produkcji, bo to wszystko jest potwornie drogie, a jednocześnie nie za bardzo potrzebne. Bo proszę zauważyć, broń kosmiczna wydaje się pozornie genialną bronią do rażenia celów na Ziemi, ponieważ mamy w kosmosie kosmos jest czymś, co jest tym najwyższym punktem, prawda? Ultimate high ground. To jest takie miejsce, które każdy artylerzysta najlepiej by zajął. Prawda? Najwyższe możliwe punkty, miejsce, w którego wszystko widać. Ale jest to jednocześnie najbardziej eksponowane miejsce. To nie jest takie proste, że mamy sobie satelitę gdzieś tam w kosmosie on może razić dowolne cele. On musi zdeorbitować ładunek. No nie tak, że on wystrzeli go w dół i on zaraz za dwie minuty spadnie. Trzeba go zdeorbitować, żeby on nie leciał razem z satelitą 7 km na sekundę w tym samym kierunku co satelita, tylko żeby się zatrzymał jak gdyby nad tym punktem, nad którym ma spaść. Czyli trzeba wyhamować jego prędkość. Czyli to nie jest tak, że po prostu rzucimy kulkę i ona spadnie. To jest cały obiekt, który ma masę, który kosztuje. A wyniesienie ich na orbitę to straszne pieniądze. Ile setek trzeba by takich obiektów, żeby one miały sens. A teraz pojawia się sytuacja taka, że owszem, to jest ten najwyższy punkt, ale jednocześnie jest to najbardziej eksponowany punkt. Wszyscy wiedzą, którędy się przemieszczają te satelity bojowe, powiedzmy. I wszyscy z góry wiedzą, gdzie one się za chwilę znajdują. I w razie W one w ciągu pierwszych 10 minut wojny zostają zniszczone ogniem z ziemi.
No bo jeżeli ktoś będzie umieszczał systemy bojowe na orbicie, to przeciwnik będzie umieszczał systemy przeciwsatelitarne na Ziemi i na Ziemi, na morzu, gdziekolwiek. A nie jest to problem techniczny już od dawna. Jest to kwestia tylko inżynierska i operacyjna, jak to konkretnie przeprowadzić. Więc tutaj taki otwieramy, budując broń kosmiczną, otworzono by kolejny wyścig zbrojeń bez sensu, bez żadnej korzyści. Takiej wyraźnej. Nikt nie zdobyłby przewagi w gruncie rzeczy, bo to posiadanie, powiedzmy, 500 pocisków na orbicie nie dawałoby automatycznie przewagi, bo oprócz tych 500 pocisków na orbicie są jeszcze 1000 pocisków, które są w silosach na Ziemi. I one też nie przestają istnieć tylko dlatego, że przeciwnik ma 500 pocisków na orbicie. Więc tutaj było takie dodawanie kolejnego wymiaru temu wyścigowi kosmicznemu, czy wyścigowi zbrojeń, który niekoniecznie dawałby korzyści, a byłby potwornie drogi. I tak samo jest teraz. Ja nie sądzę, żeby racjonalnie rozumując, bo oczywiście podkreślam to zastrzeżenie, które podałem wcześniej. Politycy niekoniecznie są racjonalni i mogą podjąć nieracjonalne decyzje. Ale racjonalnie rzecz biorąc, ani broń kosmiczna przeciwko Ziemi ewentualnie stosowana, ani wobec tego broń przeciwsatelitarna nie za bardzo mają sens. Takie broń niszczące. Tym bardziej, że pamiętajcie, że no, to już od 1978 roku są obliczenia na temat potencjalnego efektu kaskadowego. I teraz każde użycie broni kosmicznej może prowadzić do zniszczenia wszystkich innych użytecznych satelitów. Prawda? Czyli osiągamy jakiś cel, który chcemy osiągnąć, to co powiedziałem. Osiągamy ten cel, który chcieliśmy osiągnąć, a potem następuje jakaś eskalacja albo jakaś reakcja łańcuchowa, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie przewidywaliśmy i ona jest dla nas, może się dla nas stać droższa i mniej korzystna, niż gdybyśmy w ogóle nie próbowali strzelać i nie wydawali na to pieniądze. Tak tutaj to troszkę mówię potocznie, ale tu chodzi o pewien mechanizm, prawda? Mechanizm, który niekoniecznie wiąże się z jakimiś skomplikowanymi technologiami czy skomplikowanymi procedurami. To jest po prostu prosta historia. Coś, na co chcemy wydać pieniądze, musi być efektywne i musi dać nam wymierne korzyści, te takie korzyści, które się daje opanować. I teraz mamy systemy satelitarne zabezpieczające działania zbrojne, systemy satelitarne będące ważnymi elementami gospodarki. I po co im zagrażać, tworząc eskalacyjną broń kosmiczną, czy tworząc eskalacyjną, niszczącą broń przeciwsatelitarną? Tutaj niestety, nie jest tak, że broń przeciwsatelitarna czy broń kosmiczna miałaby taki charakter wybiórczy. Zniszczony cel będzie prowadził do niszczenia kolejnych satelitów, których niekoniecznie chcemy zniszczyć. I panie profesorze, no, próbując podsumować, bo to jest olbrzymia porcja wiedzy, którą pan tutaj nam przedstawił, i przyznam, że dla mnie, że tam otwierająca wiele nowych, w ogóle nowe spojrzenie na te kwestie, bo ja mam wielką nadzieję, że ta racjonalność, o której pan mówi, zwycięży. No, zgadzam się oczywiście, są różne racjonalności i to, co dla nas jest racjonalne, nie musi być dla kogoś innego, ale jakby miał podsumować naszą rozmowę, to zwróciłbym uwagę na dwa takie moim zdaniem fundamentalne punkty. Po pierwsze, to, że my musimy wykonać dużą pracę intelektualną, żeby zrozumieć w ogóle gospodarkę kosmiczną i jej globalną rolę dzisiaj. A druga rzecz, że ewentualna konfrontacja w kosmosie, w tej domenie kosmicznej, nie musi mieć wymiaru strategicznego, a w ogóle może być nieopłacalna i właśnie raczej konfrontacje w pozostałych domenach, a może nawet bardziej w domenie cyber, to powinny być te obszary, na których bardziej się koncentrujemy w najbliższym okresie. Ja bym tutaj raczej, proszę, że przerwę, ja bym tutaj raczej dodał tak, że ta konfrontacja, ta wojna kosmiczna, ona ma miejsce i będzie się toczyć, ale ona się będzie toczyć zasadniczo z użyciem środków nieniszczących. Czyli nie będzie tej spektakularnej broni kosmicznej, spektakularnych walk kosmicznych, prawda? Ale będzie codzienne oddziaływanie na systemy satelitarne, codzienne zakłócanie, oślepianie, próby przejmowania tych satelitów, to się już toczy i będzie się toczyć coraz bardziej. Więc wojna kosmiczna, owszem, ale nie taka spektakularna z użyciem środków
środków niszczących systemy satelitarne. Tak bym przewidywał, aczkolwiek jeszcze raz mówimy o tej racjonalności. W każdej chwili może się pojawić wyścig broni kosmicznej wynikający z nieracjonalnych działań dysydentów. I tutaj pozwolę sobie podpisać się pod tymi słowami, bo drodzy Państwo, mamy tą możliwość, więc zachęcamy do tego, piszcie swoje komentarze, przemyślenia. Proszę, podawajcie ten materiał dalej, zadawajcie pytania, bo to jest ważny temat, który na pewno w miarę upływu lat będzie coraz bardziej rozwijany, a wydaje się, że w naszej debacie publicznej niedostatecznie obecny. Korzystając z tej okazji, chciałbym też na koniec podziękować panu profesorowi Piotrowi Mickiewiczowi z Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej z Akademii Marynarki Wojennej, który tak może tak powiem, jest dobrym duchem naszej rozmowy. No ale przede wszystkim dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj z panem profesorem Markiem Czajkowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawe pytania panowie zadawialiście i myślę, że udało nam się powiedzieć dużo rzeczy, które jakby to powiedzieć, wpłynęły na słuchaczy czy widzów w ten sposób, że takie potoczne postrzeganie tych kwestii, o których mówimy, im się troszeczkę wzbogaciło o treści, które są czasami mniej widoczne, a jednak są bardzo ważne. Czyli tak jakby pogłębiliśmy tutaj tematykę, która jest szeroko ujmowana, ale udało nam się dzięki waszym pytaniom wejść w tą tematykę już z pewnymi niuansami. I to myślę, że to jest najbardziej wzbogacające dla obserwatorów. Także ja bardzo dziękuję. Ja się świetnie bawiłem. Bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę super rozmowa. Dziękuję bardzo. A my jeszcze raz panu profesorowi i wszystkim słuchaczom dziękujemy. Do widzenia państwu. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.